Można sobie wejść na stronę trans.info. Co prawda dotyczy to Hiszpanii, ale wchodzi już za chwilę, bo od piątku następnego, czyli od weekendu, Hiszpania wprowadza zakaz wykonywania przez kierowców załadunku, rozładunku. Kierowca może uczestniczyć w rozładunku transportu drobnicowego między centrum dystrybucji a punktem sprzedaży pod warunkiem, że czynność ta nie wpływa na jego dobowy okres odpoczynku w zależności od przypadku. Pod warunkiem, że jest wykonywany w ciągu jego dnia pracy i pod warunkiem, że umożliwi powrót do miejsca pracy lub zamieszkania, czyli nie narusza 9 czy 11-godzinnego, czyli ma umożliwić powrót do domu, to wtedy mogę pomagać. I jedna rzecz mnie ciekawi. Dobra, jedziemy sobie jakimkolwiek naszym pojazdem. Dokonuje ktoś załadunku, rozładunku, a my sobie w tym czasie wykorzystujemy naszą przerwę. Dla mnie na logikę powinienem powrócić. Rozplandekowanie, zaplandekowanie to będzie i tak moja rola, bo dla mnie najważniejszą rzeczą jest weryfikacja, czy to zostało prawidłowo zabezpieczone i rozmieszczone, tak? Czyli domniemam sobie, że chodzi o to, że ktoś za mnie wykona ten załadunek, rozładunek, ale ja i tak to będę zabezpieczał. Druga ciekawa rzecz, czas oczekiwania na rampie. Zgodnie z nowymi hiszpańskimi przepisami, czas oczekiwania na rozładunek lub załadunek nie powinien przekroczyć 60 minut. Za każdą dodatkową godzinę na rampie właścicielowi ciężarówki, czyli nie kierowcy, wy tak dobrze nie macie, lub przewoźnikowi należy się odszkodowanie w kwocie za każdą godzinę 38,6 euro, no czyli prawie 200 zł. Hiszpania wchodzi od następnego piątku, więc też mam takich dwóch dobrych kolegów, którzy jeżdżą praktycznie co tydzień czy co dwa na Hiszpanię, w związku z tym podpytam się ich, jak to w praktyce zacznie obowiązywać i na pewno gdzieś tam na naszych kanałach dam znać.